Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z liczb zespolonych. Tym razem zajmiemy się dzieleniem liczb zespolonych, pojęciem liczby sprzężonej oraz obliczaniem ich modułów. Zapraszam! Jak pamiętamy, zbiór liczb zespolonych jest zbiorem szerszym od zbioru liczb rzeczywistych i w takim zbiorze definiujemy liczby zespolone w takiej postaci, że z, jak liczba zespolona, ma postać a plus b razy i, gdzie a to jest część rzeczywista, natomiast b to jest część urojona i to b jest pomnożone przez i ma taką własność, że podniesione do kwadratu daje zawsze minus 1. To jest liczba zespolona. Natomiast ja chciałabym jeszcze parę rzeczy tutaj dodać. Po pierwsze, jeżeli ja będę chciała policzyć moduł z liczby zespolonej, czyli inaczej wartość bezwzględną liczby zespolonej, to liczę ją według następującego wzoru. Pierwiastek, a pod nim a do kwadratu dodać b do kwadratu. Czyli jednym słowem pierwiastkujemy kwadrat części rzeczywistej dodać kwadrat części urojonej. Natomiast jest jeszcze jedno pojęcie, które jest nam potrzebne, a mianowicie liczba sprzężona. Z pojęciem sprzężenia powinieneś sobie tak pomyśleć, że spotkałeś się już wcześniej. Otóż, jak się usuwało niewymierność dowolnej liczby, która tam w mianowniku miała pierwiastek chociażby, po prostu liczbę niewymierną, to mnożyło się licznik i mianownik przez sprzężenie. Być może z taką nazwą się już spotkałeś. Otóż, liczba sprzężona do liczby zespolonej, będziemy ją oznaczać z taką kreseczką, mam na myśli liczbę sprzężoną i ona będzie po prostu postaci a minus b razy i. Czyli tu jest a plus b razy i, a do niej sprzężona jest a minus b razy i. To jest liczba sprzężona. Żeby pamiętać tą nazwę, dlatego, że dosyć często występuje w zadaniach, zresztą będziemy bazować na kolejnych lekcjach na tym, że będziemy właśnie takie sprzężenie tworzyć, czy też działać właśnie na tych liczbach sprzężonych, więc to pojęcie wartości bezwzględnej z liczby zespolonej, czy też modułu z liczby zespolonej oraz liczby sprzężonej chciałabym, żeby było dla Ciebie po prostu jasne. A teraz myślę, że z takim już wprowadzeniem, z takimi wiadomościami możemy przystąpić do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Jako pierwsze mamy zadanie takie. Mamy podane liczby zespolone 2 plus 5 i w podpunkcie A oraz pierwiastek z 3 minus 2 i w podpunkcie B. I naszym zadaniem jest podać liczby sprzężone do tych liczb i obliczyć ich moduły. Czyli tak, ja tą liczbę sobie nazwę Z1, a tą niech będzie Z2. I teraz najpierw zajmiemy się oczywiście tutaj pod punktem A, czyli po pierwsze mamy podać sprzężenie liczby Z1. Z tą kreseczką u góry będziemy oznaczać sprzężenie. I teraz jak wygląda sprzężenie? Bardzo prosto. Różni się tylko w środku znakiem. Tak zapamiętaj. Czyli 2 minus 5i. No dobrze, a teraz sprzężenie w tej drugiej liczbie, no to będzie pierwiastek z 3 dodać 2i. Pojęcie sprzężenia bardzo proste. Natomiast jeszcze w poleceniu było wyznaczyć ich moduły, czyli teraz ja będę wyznaczała moduł mojego sprzężenia. Zgodnie ze wzorem jest to pierwiastek i pod pierwiastkiem było tak, a kwadrat, czyli u mnie a to jest 2, czyli 2 kwadrat, dodać b. I teraz popatrz, zauważ. Czy ja wezmę 5, czy ja wezmę minus 5, nie ma to znaczenia. Dlatego moduł z liczby sprzężonej jest dokładnie tyle samo równy, co moduł podanej liczby zespolonej. Bo czy ja teraz napiszę, powinnam napisać minus 5 do kwadratu oczywiście, ze względu na to, że liczę moduł z liczby sprzężonej. Natomiast tak naprawdę w trakcie obliczeń to i tak ten moduł, jak wiesz, wyjdzie nam wartość bezwzględna, wyjdzie nam tutaj to liczbą. Więc czy ja będę liczyła moduł z wyjściowej liczby, czy z tej sprzężonej, nie ma to znaczenia. W tym wypadku to jest po prostu pierwiastek z 29. No to teraz w drugim wypadku tak samo zrobimy, czyli zapiszemy moduł i piszemy pierwiastek i teraz a to jest u mnie pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać moje b to jest 2 do kwadratu. Gdybym wzięła minus 2, na to samo po prostu by wyszło. Czyli mamy pierwiastek i tu mamy 3 dodać
4, czyli pierwiastek z 7. Zarówno pierwiastek z 29, ani pierwiastek z 7, no nie da się ładniej zapisać, ale to już pamiętasz, wykonując działania w zbiorze liczb rzeczywistych, dążyliśmy do tego, żeby te wyniki były jak najpiękniejsze. Jakby się udało usunąć ten pierwiastek, byłoby najlepiej, prawda, i podać konkretną liczbę. Jeżeli dałoby się wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka, byłoby też super. No ale w tej sytuacji, zarówno w tej, jak i w tej, prościej nic się nie da zapisać. W zadaniu numer 2 chciałam Tobie zwrócić uwagę na dzielenie liczb zespolonych i zapisałam to już w postaci nie dwóch kropeczek, tylko kreski ułamkowej. Jak podzielić liczbę zespoloną 2 plus i przez 1 minus i? Otóż, żeby to zrobić, trzeba tak jakby usunąć niewymierność, prawda? Czyli jednym słowem dla Ciebie, skoro znamy już pojęcie liczby sprzężonej, to profesjonalnie powinnam powiedzieć tak. Mnożę licznik i mianownik, czyli rozszerzam mój ułamek przez liczbę sprzężoną do mianownika. Czyli w mianowniku jest 1 minus i, a ja powinnam pomnożyć przez 1 plus i. To się równa. I teraz jak będziemy mnożyć? Oczywiście u góry będziemy mnożyć sobie każdy z każdy, na dole albo też każdy z każdy, albo coś zauważymy. Dobra, zaczniemy od licznika, czyli tak, 2 razy 1 to 2. Dodać 2 razy i to 2 i. Dodać i razy 1 to i. Dodać i razy i do kwadratu. Dalej, w mianowniku z kolei mogę też każdy z każdym, to nie będzie absolutnie błąd, ale jak będziemy pamiętać wzór skróconego mnożenia, ja go tutaj przypomnę, a minus b razy a plus b, że to jest a kwadrat minus b kwadrat, to na pewno troszkę szybciej to zrobimy. A tutaj mamy tak, 1 minus i razy 1 plus i, zresztą taki był nasz cel. Zawsze w usuwaniu niewymierności jest taki cel, prawda, żeby zastosować wzór skróconego mnożenia, w tym wypadku na różnicę kwadratów. No to spróbujmy. A kwadrat to będzie u mnie 1 kwadrat, czyli 1, minus b kwadrat, czyli u mnie i kwadrat. To się równa. Pamiętać należy zawsze, że i do kwadratu to jest minus 1 w liczbach zespolonych. Zatem wszędzie tam, gdzie jest i kwadrat, podstawiam minus 1. Czyli mam tak, 2 dodać 2i plus i to jest 3i od razu, plus i kwadrat, czyli u mnie będzie minus 1, podzielone przez 1, minus i powinnam napisać w nawiasie minus 1. Ja dam od razu plus 1. To się równa. 2 minus 1 to jest 1 plus 3i podzielone przez 2. No nie powinnam tak zostawić, prawda? Bo jakoś tak chcemy intuicyjnie, żeby była część rzeczywista osobno, część urojona. No to rozdzielam na ułamki. 1 druga dodać 3 drugie i. I teraz taka postać już jest dla mnie taka przyjemniejsza, bo mam część rzeczywistą 1 drugą, część urojoną 3 drugie. No i mam postać liczby zespolonej. Jeżeli te dwa przykłady w zupełności Ci wystarczą do tego, żeby zrozumieć proste, bo proste dzielenie liczb zespolonych, czy też pojęcie liczby sprzężonej, obliczanie ich modułów, no to zapraszam Cię już na kolejne spotkanie, a jeżeli chciałbyś jeszcze ze mną troszkę poćwiczyć ten temat, to zapraszam Cię oczywiście do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl.